Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę pana Tomasza Kucharskiego, kierownika referatu sportu w Urzędzie Miasta. No i to już każdy wie, dwukrotny mistrz olimpijski, Wiosła, Gorzów. Witam pana. Witam pana, witam państwa. Ale dzisiaj także jako kandydata do Sejmu z Platformy Obywatelskiej, numer 3 na liście. Pozazdrościł pan swojemu koledze Adamowi Korolowi, który jest teraz ministrem sportu. Pomyślał pan sobie, on tylko raz złoto zdobył na olimpiadzie, ja mam 2 złota, to może ja będę potem ministrem. Na pewno w tym kontekście nie myślałem, ale prawdą jest to, że rzeczywiście po spotkaniu z Adamem Korolem, ministrem sportu, namówił mnie do tego, żeby kandydować, żeby starać się. Zauważył ten potencjał. Rozmawialiśmy już wiele czasu wcześniej, zanim Adam został jeszcze ministrem sportu. Wspieraliśmy się i ja też podpatrywałem, jak Adam w Gdańsku promuje sport, w jaki sposób próbuje pozyskiwać środki pozabudżetowe. I rzeczywiście Adam dostrzegł ten potencjał, zaproponował, namówił mnie do startu w wyborach. Ale to i przyjąłem Adam Korol najpierw pana namówił, potem zadzwonił tutaj do Zielonej Góry, bo szefową Platformy w Lubuskim jest pani Bożena Bukiewicz. Powiedział, weź Tomasza Kucharskiego na listę i ona potem do pana zadzwoniła. Jaka była sytuacja pomiędzy panem ministrem a szefową regionu, tego nie wiem. Rozmawiał ze mną Adam Korol, zaproponował mi to, potem były rozmowy z panią Bukiewicz. Ale to wyszła propozycja ze strony Platformy, czy pan był tą osobą inicjującą? Wyszła to bezpośrednio od pana ministra. Proszę powiedzieć, jest pan trzeci na liście, czyli najwyższa pozycja, jeżeli chodzi o Gorzów. Pan do Platformy, to jeszcze ustalmy, nie należy. Tak. Nie startuje z listy Platformy. Tak. Jest pan, jeżeli chodzi o gorzowskich kandydatów, na najwyższej pozycji, ale nie ma pan rekomendacji gorzowskiej Platformy. Dlaczego? Trzeba zapytać tak naprawdę członków i przewodniczącego, dlaczego nie ma takiej rekomendacji. Nigdy przeciw Platformie Obywatelskiej nie występowałem. Wielokrotnie nawet z panią poseł wspólnie wyjeżdżaliśmy w sprawach sportowych do Ministerstwa Sportu. Dziwię się, ale startuję, ale dlatego, że chcę... O tym tutaj z lokalnymi politykami Platformy, czy w ogóle poprosiłem ich o spotkanie, ze sobą? Poprosiłem ich o spotkanie. Rozmawiałem tylko z panią poseł Krystyną Sibińską. Prosiłem też o spotkanie z całym zespołem. Niestety nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem z tamtej strony. A słyszał pan taką opinię, że to chodzi o to, że bo pani Krystyna Sibińska jako jedyna ma rekomendację gorzowskiej Platformy i jest argumentacja, że jest kilka osób z Gorzowa. Chodzi o to, żeby te gorzowskie głosy się rozbiły, między innymi, żeby pan trochę wziął, żeby pani Krystyna Sibińska, ale to się potem nie przyłoży na mandat dla Gorzowa. Myślę, że wcale tak to nie musi wyglądać. Wydaje się, że nasze województwo jest dość specyficzne pod względem też głosowania i możemy liczyć na więcej mandatów niż 2 czy 3 mandaty w regionie, więc dwa mandaty z Gorzowa są możliwe do zebrania. Ja o swój elektorat będę się starał bardzo mocno. Będę prosił, żeby mieszkańcy miasta, regionu zaufali mi, uwierzyli w moją pracę, w to, że rzeczywiście określając cel, tak jak w sporcie, dążę do niego i mogę go osiągnąć, tak jak już to pokazałem w sporcie. No to porozmawiajmy o tych celach. Co by pan chciał robić, jeżeli zakładamy, że udaje się panu zdobyć ten mandat? To co Tomasz Kucharski zrobi dla ojczyzny, a potem dla tej mniejszej ojczyzny, czyli dla Gorzowa? Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby nie być w Komisji Sportu. Tam chciał oczywiście trafić jak najbardziej, jest to dość istotne, czy właściwie najistotniejsze dla sportu, ale i nie tylko, dla szeroko rozumianej turystyki, rekreacji jest to ważne miejsce. Wiemy, że szykuje się nowelizacja ustawy o sporcie. Jest parę elementów, których zmiana mogłaby pomóc pracy gmin, samorządów, ale też i stowarzyszeń później funkcjonujących,
szeroko rozumianym sporcie i turystyce. To jest bardzo ważny element. Pozyskiwanie środków na inwestycje sportowe. Wszyscy wiemy, że brakuje u nas paru poważnych obiektów sportowych. Można tu jednym tchem wymienić stadion, halę sportową, czy drugą nieckę basenu, która też jest dla nas przy powstającej szkole mistrzostwa sportowego, jest dla nas też bardzo ważna. Stadion piłkarski czy lekkoatletyczny? A tutaj wcale nie musi być takiej rozbieżności. Uważam, że jeżeli budujemy obiekty, one powinny spełniać wiele możliwości. Hala nie może być tylko i wyłącznie dla koszykarek, musi spełniać wymogi i piłki ręcznej, i siatkówki. Dzisiaj, gdybyśmy mieli mnóstwo pieniędzy, tych hal byłoby już dawno pełno w Gorzowie. Także jeżeli możemy się skupić, a musimy, tak uważam, to powinniśmy budować obiekty wielofunkcyjne i stadion piłkarski razem ze stadionem lekkoatletycznym. Dzisiaj jest nam niezbędny i konieczny bardzo. Jeżeli Stilon w dalszym ciągu chce awansować i piąć się w górę, obiekt do rozgrywania meczy podwyższonego ryzyka, tak? Dzisiaj stadion obecny nie spełnia tych wymogów, mamy kłopoty, wchodzą ustalenia, które od nowego roku, które zaostrzają jeszcze bardziej te przepisy i powinniśmy mieć obiekt z prawdziwego zdarzenia. Tylko wie pan, że często łatwiej wybudować, a potem trudniej utrzymać. Przykład Filharmonii, tak? Oczywiście, wielokrotnie myśleliśmy o tym, jak stadion z jakichś środków pozabudżetowych, pozamiejskich, znaleźć te środki, jak je ulokować i co ulokować na tym stadionie, aby on jak najmniejszym kosztem był utrzymania później dla miasta. I tutaj mamy taką możliwość bardzo dobrego zniesienia kosztów miejskich utrzymania, jeżeli ten obiekt stałby się ośrodkiem przygotowań paralimpijskich w lekkiej atletyce. I taka możliwość jest. Dziś połowa reprezentacji lekkiej atletyki i paralimpijczyków to jest reprezentacja Gorzowa. Myślę, że te założenia i te rozmowy, które były prowadzone ze startem, w dalszym ciągu będą możliwe i taki ośrodek, jeżeli obiekt powstanie, mógłby być w Gorzowie. Wtedy moglibyśmy cieszyć się z zawodów. Myślę, że nawet z możliwością organizacji Mistrzostw Europy na naszym obiekcie. Cieszyć się oglądając naszych zawodników. Rośnie nam bardzo duża ekipa młodych lekkoatletów, którzy przebijają się do reprezentacji. Szkoła Mistrzostwa Sportowego tutaj prężnie się rozwija. Mamy dobrych trenerów. Młodzieży jest sporo, ale utalentowana młodzież nam ucieka. Dzisiaj miasto wojewódzkie, które i kluby dwa, które funkcjonują, nie mają tartanu. Jest to nie do pomyślenia i uważam, że warto zawalczyć o stadion lekkoatletyczny i obiekt piłkarski, który będzie te dwie funkcje pełnił razem. No dobrze, w przypadku, jeżeli pan zostanie posłem, no to wiadomo, nie tylko sportem będzie mógł się pan zajmować. Oczywiście. Będzie pan na przykład musiał wytłumaczyć, chociażby tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć, drugą komisją, w której rzeczywiście chciałbym być, jest to komisja senioralna. I polityka senioralna, która teraz wchodzi, możliwości pozyskiwania środków unijnych są bardzo duże. Nasze społeczeństwo bardzo szybko się starzeje w tej chwili, dochodzi do tego wieku. I tutaj bardzo ważny jest pomysł na to, żeby zaangażować te osoby, które dzisiaj funkcjonują. Bardzo prężnie wiele stowarzyszeń tu działa. Najbardziej chyba Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje w Gorzowie bardzo dobrze, ma wiele filii. Zaangażowanie w tych ludzi, aby mogli wspólnie, razem z osobami, które kończą studia lub kończą swoje szkolenie zawodowe czy techniczne, żeby oni mogli wspólnie działać na szerokim polu, ale też szczególnie na tym polu sportowo-rekreacyjnym, rehabilitacyjnym, szeroko rozumianym. Dałoby nam to tutaj w Gorzowie wiele możliwości, żeby mogły młode osoby znaleźć zatrudnienie. No, ale będzie także innymi sprawami jako poseł będzie się pan musiał zajmować i głosować nad różnymi projektami, czy to będzie pan w opozycji, czy w koalicji rządzącej, bo to jeszcze nie wiemy, jak to się wszystko ułoży i na przykład będzie jakaś ustawa, która będzie mówiła, tak jak zapowiadała pani premier Ewa Kopacz, że zniesiemy
składki ZUS do NFZ-u, podatek 10% dla wszystkich. A potem będzie pan musiał tłumaczyć w studiu, że to nie jest tak. Pan wie, na czym polega ta reforma, oczywiście bo to jest, wygląda, jest. Że pani premier nie bardzo wie. Była minister sportu, pani Mucha też się szybko poddała, kiedy zaczęła próbować tłumaczyć to. Oczywiście ta reforma jest bardzo złożona i tak naprawdę skorzystają na tym rodziny wielodzietne, tak, a najmniej skorzystają tak naprawdę single dzisiaj na tej zmianie ustawy. Posłów mamy 460 w Sejmie. Ja chciałbym być fachowcem w dwóch dziedzinach, czyli pozostałe dziedziny pozostawiam innym ludziom, którzy mogą się tym dokładnie zająć, którzy są w tym rodzaju finansach, podatkach, znają się najlepiej i one będą się tym zajmowały. Żaden z posłów nie jest alfą i omegą, nie zajmuje się wszystkim, a uważam, że fachowcy w swojej dziedzinie powinni zająć się swoimi sprawami, tłumaczyć zmiany swoich ustaw i za nim walczyć, tak? Czy lobować, aby te zmiany były korzystne. Trzy lata pracy w samorządzie pokazały mi, jak często prawo konstruowane z daleka właśnie od ludzi, którzy je wykonują tu na dole w samorządach, od społeczeństwa, które musi się borykać z tymi przepisami, jak niewiele czasami wystarczy zmienić, żeby ono było prostsze, łatwiejsze, szybsze. To jest kierunek, w którym chciałbym rzeczywiście pomagać w swojej dziedzinie. Całą resztę oczywiście będę uważnie słuchał, śledził, jako poseł czytał to, co ma się zmieniać, jak ma wyglądać, dopytywał będę, ponieważ jestem ciekawym człowiekiem, lubię się dowiadywać, sprawdzać pewne rzeczy i nigdy nie zostawiam ważnych tematów przypadkowi. Jeszcze trochę, bo przeglądałem program Platformy Obywatelskiej, partia, z którego ramienia pan startuje. No nie powiem, żebym tak czytał bardzo dokładnie każde zdanie, ale tak przejrzałem i tam o sporcie to nie znalazłem nic. Było o kulturze, o nauce bardzo dobrze, było o obronności, o gospodarce, ale sport nawet w takim rozumieniu sportu masowego no nie występuje w programie Platformy Obywatelskiej. Właśnie jest on umieszczony w wielu różnych aspektach społecznych, czy zdrowotnym, służby zdrowia, czy naukowym, szkolnictwa, bo jest on zawarty w programach, które są nie do końca Ministerstwa Edukacji, są Ministerstwa Sportu, ale są zaangażowane. I ten sport jest bardzo rozproszony, jest szeroka gałąź turystyki, która jest bardzo związana ze sportem, z Ministerstwem Sportu i Turystyki. I tutaj nie wydaje mi się, że wprost zapisany sport dla większości ludzi związany z wyczynem sportowym, z wynikami najważniejszych klubów seniorskich, on nie jest wprost zapisany, on nie musi być zapisany w ten sposób. Najważniejsze jest to, żeby były środki, które są możliwe do pozyskania na sport masowy w innych zapisach ustawowych. I tutaj jest dość szeroka gama, z których będzie można rzeczywiście sięgać po te środki. To jeszcze na koniec porozmawiamy trochę o Gorzowie, bo mówił pan o stadionie, który by się przydał i to dla piłkarzy, dla lekkoatletów. Na to gorzowskie środowisko cały czas narzeka, tak? Że ciągle nie wie, na czym stoisz. Właśnie co roku to słyszę. Tak? To jest ta sama melodia, można powiedzieć, grana. I kiedy to się zmieni? No pan jest tym, najpierw był pan dyrektorem Wydziału Sportu, teraz jest pan kierownikiem referatu sportu, no to jest trochę zarzut także do pana, w pana kierunku. Wydaje mi się, że po części jest to troszeczkę niezrozumienie ustawy tak naprawdę, na której pracujemy. Jest to ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie i tam jest jasno zapisane, że jest to konkurs ofert. Jeżeli mamy przestrzegać zapisów ustawy, to z jakiej okazji mamy powiedzieć klubowi, ile w konkursie ofert dostanie pieniędzy? Jest to niemożliwe. A dlatego podjęliśmy kroki, żeby wyprzedzając to pytanie, podjęliśmy kroki,
aby i częściowo w sporcie seniorskim w tym kierunku poszliśmy, żeby wyjść z ustawy o pożytku publicznym do ustawy o sporcie, która pozwala nam, żeby troszeczkę w inny sposób, ale też poprzez konkurs, przekazywać te środki do sportu. Wyznacznikiem innego jakby sposobu przekazywania tych środków i też do kogo one mogłyby trafić, jest zapis w ustawie o sporcie wskazujący, że trzeba, gmina, która chce przez tą ustawę przekazywać środki, musi wskazać specjalny cel, inny niż w ustawie o pożytku publicznym, czyli tak jak zrobiliśmy to w grupie seniorskiej, chcielibyśmy, aby otrzymywały środki te kluby, które w danym momencie, w danym roku są w najwyższej lidze rozgrywkowej, wprowadzają zawodników do reprezentacji narodowych. To jest ten kierunek utrzymania dzisiaj klubów na tym najwyższym szczeblu. Dodatkowo Rada Sportu, która opracowała, wydaje mi się, bardzo dobrą podstawę do szerokiej rozmowy na temat podziału środków, czy takich grup, na które można by było środki podzielić, w zależności od kategorii wiekowych, czyli od tych najmłodszych grup, gdzie proponowano tak naprawdę, żeby każda instytucja, każde stowarzyszenie, które chciałby prowadzić takie zajęcia z grupami szkolnymi, mogłoby takie środki otrzymać na zajęcia. Grupy stricte już sportowe, przygotowujące najmłodszych zawodników w kierunku utrzymania tego zawodnika do seniora, mieściłyby się też w innej puli. Inaczej w innej puli też byłaby promocja poprzez sport. I wydaje się, że jest to ciekawy materiał, nad którym warto rozmawiać. I mam nadzieję, że do takiego spotkania Rady Sportu z radnymi, z Komisją Sportu przede wszystkim dojdzie. I wydaje się, że wypracowany materiał jest bardzo, bardzo dobrym, bardzo dobrą podstawą do tego, żeby nareszcie kluby miały chociaż taki zarys tego, co w następnym roku finansowym może się zdarzyć. Przypomnę tutaj też, że Rada Miasta nie może prezydentowi zapisać sztywnej ramy wysokości środków finansowych na przyszły rok, bo nie leży to w gestii Rady Miasta. Pan prezydent jako ta wykonawcza jako organ wykonawczy może to w swoim budżecie zrobić. Niestety Rada Miasta nie może wskazać procentowego zapisu, tak jak w tej chwili to proponują. Z drugiej strony mam nadzieję, że rzeczywiście będzie Rada Miasta chciała zwiększyć budżet sportu, bo wielokrotnie powtarzałem, że jest on mały i wystarcza klubom tak naprawdę tylko i wyłącznie na przeżycie. Powoli ten sprzęt sportowy, który kluby mają, zaczyna się zużywać i za chwilę zawodnicy nie będą mieli na czym startować, żeby walczyć o reprezentację. Potrzeba jest też środków na utrzymanie obiektów sportowych, które w tej chwili mamy. I tutaj wszyscy wiemy, że ta baza jest już stara i naprawdę wymaga w wielu przypadkach remontu. Z małymi wyjątkami, jak wiemy, no i właśnie to pytanie, bo mówi pan, że ciekawe pomysły są, ale czy żaden ciekawy pomysł nie zostanie zrealizowany, jak nie będzie tych środków i czy tych środków wystarczy? No wiemy, że będzie ich, już musi być ich trochę mniej, tak, bo Rada podjęła decyzję dosyć szybko, że już 5 milionów to idzie na samo Grand Prix, które będzie przez najbliższe 3 lata i potem jeszcze tam Puchar Świata. Tylko że będzie rozłożone w czasie jeden rok, w którym się znajdujemy, nie było takiego zapisu budżetowego, że były środki przeznaczone specjalnie na Grand Prix. Z tego powodu też ani nie zwiększył się budżet sportu, ani też nie zmalał. Mam nadzieję, że ta propozycja, która była dyskutowana Rady Sportu, jest ciekawym pomysłem, jest do zaakceptowania przez pana prezydenta i panią skarbnik i też nie będzie wywoływała rewolucji budżetowych, a pokaże klubom to światło w tunelu,
że można i przez najbliższe 3-4 lata będzie ten sport mógł liczyć na więcej środków miejskich. Byle tym światełkiem nie było światło nad jeżdżającej lokomotywy. Bo, to jeszcze na koniec, jak będzie wyglądało, to zostało panu do przekonania gorzowian i ogólnie mieszkańców północy, bo to dwa tygodnie. Czy tam w ogóle lubuskiego, no powiedzmy, dlaczego tylko nie musi się pan ograniczać do północy, tak, to nie są Jowy. Jak pan zamierza spędzić te dwa tygodnie w domu, czy raczej pracowicie, w terenie? Oczywiście pracowicie. Wydaje się, że... Przepraszam, urlop pan wziął z Urzędu Miasta? Tak, tak jestem na urlopie, dlatego mam czas na to, żeby spotykać się z mieszkańcami nie tylko miasta, ale i regionu. Nasz region jest bardzo ważny i wydaje się, że... To, o czym zapomina wielu ludzi, to, że jest bardzo piękny i przyjazny i trochę zapomniany, a turystycznie można go naprawdę bardzo mocno postawić na nogi i może być konkurencją dla niejednego miejsca w Polsce. No, jakby pan był tym ministrem sportu i turystyki, no to wtedy to już w ogóle byłaby bajka pewnie. Dobrze, to cóż, jak każdemu z Gorzowa życzymy powodzenia jako redakcja Teletopu i przypomnę tylko, że gościłem pana Tomasza Kucharskiego, kandydata do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dziękuję państwu.